Możemy? Szczęść Boże, czcigodny Panie Burmistrzu, bracia i siostry. Przed nami czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Święta przypadają w tym trudnym czasie, gdy w wielu naszych rodzinach jako znak tego czasu pojawił się krzyż. To krzyż choroby, ale także krzyż oznaczający odejście naszych bliskich do wieczności. Wydaje nam się, że ten czas Wielkiego Postu znacznie nam się wydłużył, ale wszystko ma swój czas. Jest czas smutku, ale jest czas nadziei i radości. I właśnie ten czas nadziei, radości przychodzi do nas w święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ale chcemy pamiętać o tym krzyżu, bo krzyż to droga do zmartwychwstania. Chciałbym przypomnieć słowa, które kiedyś wypowiedział błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania. Jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał. Głębokiej nadziei, wiary, że Bóg jest z nami, także w tym trudnym czasie, że On dodaje nam siły i wszystkim dodaje i udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże. Czcigodny księże dziekanie, mieszkańcy gminy Kowalewo-Pomorskie, miasta Kowalewo-Pomorskie, wszyscy, którzy w czasie świąt będziecie przebywać tutaj u nas, w imieniu pracowników urzędu i swoim własnym składam jak najserdeczniejsze życzenia świąt wielkanocnych. Święta wielkanocne to święta zmartwychwstania i życia. I życzę wam wszystkim, żeby ta nadzieja związana ze zmartwychwstaniem i nowym życiem dała nam wszystkim siłę, radość i przede wszystkim zdrowie. Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.